Cześć wszystkim, o poranku, jeszcze w piżamie jestem, dzieciaki przygotowuję do szkoły, jest godzina 7:30, trzeba przygotować Flavii tabletki, a to jest codzienny nasz rytuał, każdego dnia rano i wieczorem Flavia dostaje suplementy i probiotyki, o których dzisiaj pewnie pogadamy. No cóż, nie jest ich mało. Przepraszam Was bardzo, ale będę przygotowywała w tym czasie, żeby coś robić, nie? O, mogę Wam nawet pokazywać, co daję. Ewentualnie ktoś będzie zainteresowany. Sobie popatrz. Tak. To jest Korean Red Ginseng Capsule Fermentated. Tak. Bardzo, bardzo dobra rzecz na rozwój głowy. Amino NR. UP4. Jedne z lepszych probiotyków na rynku. Problem w tym, że nawet dostać je w Anglii to jest naprawdę ciężka sprawa. Glutathion. Jedna z lepszych rzeczy dla dzieci z autyzmem. Bakopa. Naturalny wyciąg z korzenia lub z rośliny, już nie pamiętam. Chyba z korzenia. Pomaga w usprawnieniu systemu nerwowego. Tak. Acetyl-L-carnitin. Też bardzo dobra rzecz. Prawie wszystko, co Flavia dostaje, dostaje na poprawę stanu głowy, tak? Bo wiemy, że antybiotyki i szczepienia niestety zatrzymały jej rozwój główki mózgu. A, Alpha GPC, kolejny super ekstra suplement. No i to wszystko. Mamy łącznie 8 tabletek. Powiedzmy sobie, zawsze zmieniamy te tabletki. To nie jest tak, że przez 2 lata, odkąd Flavia otrzymuje suplementy, cały czas dostaje to samo. Absolutnie nie. Na początku próbowaliśmy, nie udawało się, nie było reakcji, albo były reakcje bardzo złe. A ponieważ są to suplementy i są to suplementy zawsze przez nas szukane na bazie wyciągu naturalnego z roślin lub przygotowywane, no jak najbardziej naturalne, tak? Oczywiście muszą być bez alergenów, czyli gluten free, dairy free, soja free i różne tam free. Nie jest łatwo. Bardzo często musimy sprowadzać je ze Stanów, ponieważ nawet w UK nie mają dostępu do tego. W ogóle nie są na rynku. Ale ponieważ są to suplementy, nie są zakazane, tak? Więc my nie robimy nic, że tak powiem, wbrew prawu, tak? Tylko po prostu no, mamy to nieszczęście, że w kraju, w którym żyjemy, nie ma szans ich dostać, tak? Ponieważ kraje, Stany Zjednoczone i Anglia stwierdziły, no nie będziemy, jeżeli chodzi o ten rynek, wnikać, tak? I rób to, co chce ta. Podawanie tych wszystkich tabletek, no bo ich jest sporo. Hop, proszę bardzo. Proszę bardzo. O, sporo ich jest. Nie jest sprawą łatwą, ale w tym momencie teraz, czyli mówię, jak Flavia ma 4 lata, jest o wiele łatwiej. Flavia nauczyła się połykać, więc jesteśmy bardzo dumni z niej. Czyli mam łyżeczkę, kładę pastylkę, mam mus owocowy, tak? Bardzo dobra pani tutaj gotuje takie musy. Kawałeczek dozwolonego snacka. Dajemy do buźki, Flavia połyka, w nagrodę dostaje to. Czasami nawet nie trzeba nagrody, bo jest tak w ciągu swoim do połykania, że nie ma problemu. Dobrze, teraz muszę się zatrzymać i idę podawać to cudo. Na razie. Szybko nam minęło. 5 minut moje dziecko zjadło wszystkie tabletki.
Co? Mamy niespodziankę? Mamy niespodziankę, ponieważ zjadła tylko jednego smaka. Tada! Wszystko połknęła bez żadnej nagrody. Jej! Bardzo się chwali. Powiem tak. Suplementy są bardzo istotne. Tak? Wspomagają pracę umysłu, wspomagają tworzenie się nowych komórek nerwowych. A probiotyki są nie do przebicia. Powiedzmy sobie, jeżeli widzisz, że z Twoim dzieckiem jest coś nie tak, tak? Jeszcze nie wiesz, że to autyzm. A jeżeli widzisz, że ma problemy gastryczne, tak? Czyli albo zatwardzenia, albo zaparcia, albo rozwolnienia, albo w ogóle problemy z brzuszkiem, że boli brzuszek, kładzie się na zimnej podłodze, uciska brzuszek, nie wiem, na krześle, lubi leżeć na Twoich kolanach brzuszkiem do kolan, zacznij podawać probiotyki. I to nie jeden, ale przynajmniej dwa lub trzy dziennie. Możesz zacząć od tych w proszku, gdzie możesz wymieszać z jakimś musem na przykład jabłkowym, albo z wodą, albo z sokiem. W każdym razie przede wszystkim musisz pomyśleć o tym. To jest moje dziecko, chcę dla niego jak najlepiej. Jeżeli cierpi, trzeba mu pomóc, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chcę mu pomóc, muszę znaleźć najlepsze produkty dla mojego dziecka. Nie podawaj żadnych szajsów. Czytaj dokładnie, sprawdzaj w internecie. Bo jeżeli masz wydać na złotówki, to będzie ciężko. Ale będę podawała w funtach, tak? To takie też, można powiedzieć, w zaokrągleniu, tak? Jeżeli masz wydać 10 funtów w jakiejś tam aptece, tak? I masz, nie wiem, dwa szczepy i niewiele w tych szczepach jest, naprawdę daruj sobie, nie wiem, jeżeli palisz, paczkę papierosów lub dwie, będzie lepiej dla Ciebie. Jeżeli, nie wiem, lubisz, nie wiem, wyjść sobie do pubu czy do restauracji, daruj sobie jedno wyjście do restauracji. Zafunduj Twojemu dziecku najlepsze probiotyki, jakie możesz znaleźć. Również znajdziesz je na stronach internetowych z opisami, na stronach jakichś firm takich ze zdrową żywnością. Jest mnóstwo tego, naprawdę można to znaleźć i jest to dostępne. Ludzie mogą znaleźć takie informacje i mogą je przeczytać i mogą je wcielić w życie. Czyli szukaj i kup najlepsze, tak? Niestety, te 10 funtów w aptece może zakończyć się 30 lub 40 funtami poza apteką, tak? No będziesz musiała je sprowadzić. Będziesz musiała lub musiał zapłacić cło, tak? Czasami cło to jest dwa razy probiotyk, tak? Natomiast uwierz mi, jest to bardzo istotne. Bardzo, bardzo istotne. Poprawę zobaczysz nie po jednym dniu, nie po tygodniu i nie po miesiącu. Musisz mieć w głowie, to jest długi, długi proces. Start naszego leczenia naszej córki rozpoczął się po roku lub półtora roku każdego dnia podawania probiotyków, pięciu różnych. Więc uzbrój się w cierpliwość, odkładaj pieniądze jak się tylko da i walcz, bo warto. A teraz idziemy do szkoły. Na razie. Witam ponownie. W tym samochodzie jest mi lodowato. Jest zimno od paru dni. Czekam na otwarcie szkoły w Lawi. O trzeciej prawie kończę szkołę. Pomyślałam sobie, że pogadam. Te wszystkie suplementy i probiotyki, o których mówiłam dzisiaj rano, gdyby nie one i zmiana diety,
bawi, myślę, że byłoby bardzo, bardzo źle sprawdzone. Na początku byłam przeciwniczką, oprócz probiotyków, bo to wiem, że zawsze działa. Ale byłam bardzo dużą przeciwniczką suplementów, strasznie się ich bałam. Co to jest? Co to za nazwy? Skąd to jest? Najprostsza odpowiedź. Czytaj, ucz się, zrozum, podawaj i będzie ok. Widzę różnicę, jaka była 2 lata temu, jaka jest teraz. Trzymajmy kciuki, że będzie jeszcze lepiej. Z Flawią było bardzo źle. Probiotyki myślę, że najważniejszą rolę odegrały w jej zdrowieniu. Jest to bardzo powolne zdrowienie, ale idzie do przodu. Tylko się cieszyć. Trzymajcie się, jest mi zimno, muszę schować ręce do rękawiczek.